Nawet naukowcy do tej pory zastanawiają się. No jeszcze mnie nastraszył, że mogą być tam węże, więc prawie nadepnęło. Wygląda jak duży kamień. Super. Herbata się wylała. Ustawiłeś czajnik. Wow. No i to jest... To chyba nie ta uliczka. Taka sytuacja, że nie wiem, gdzie mam jechać. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Jak widzicie, opuściliśmy wybrzeże. Musimy trochę popodziwiać grecką prowincję. Hej, trasa jest niezwykle malownicza, ale też bardzo trudna. Ale miejsce, w które Was zabieramy, to niewiarygodne zjawisko, bo nawet naukowcy do tej pory zastanawiają się, jak ono powstało. Patrząc na ten widok z góry, już wiemy, że będzie pięknie. I nie możemy się doczekać, kiedy tam dojedziemy. Tak. Ja tylko się zastanawiam, czy ta droga się nie pogorszy. Czy będzie cały czas taki szuterek. Mam nadzieję, że nie wyskoczą nagle jakieś głazy, bo zostało nam jeszcze jakieś 1,5 kilometra. No, ale powinno być ok. Także śmigamy. Lecimy dalej. Jak na razie nie jest źle. Oby gorzej nie było. Ale wiatraki chyba wskazują na to, że tu trochę wieje. To dobrze, bo jest straszny upał. No. Pojechaliśmy na miejsce? Tak, ale trochę jestem niezadowolony, bo nie bardzo mam gdzie zaparkować. Muszę się troszeczkę cofnąć, bo tam widziałem taki, no taką jakby polankę. Muszę założyć kryte buty, bo Paweł na początek wybrał najbardziej dzikie miejsce oczywiście, do którego podobno prowadzi nieoczywisty szlak. No jeszcze mnie nastraszył, że mogą być tam węże, więc... Sami wiecie, rozumiecie. Idziemy na skróty zapewne. Tak, Paweł? Tak. Wspominałeś, że wieje, bo wiatraki się kręcą. To chyba już przestało. Trochę taki nieoczywisty szlak tutaj jest, no ale trzeba iść. Chyba gdzieś dojdziemy. Widać, że tu ktoś szedł. Ty chyba. Nie, no jest tutaj, no taki o. Węży na razie nie ma, ale za to są żółwie. Paweł prawie, znaczy Paweł go nie zauważył, ja prawie nadepnęłam. Wygląda jak duży kamień. Tak. No ma tam łepek. No ma tutaj łepek, no. Ale nie będziemy go więcej chować. Straszyć. Dobra, nie straszymy go. Żebym wiedział, że to jest takie wejście, to byśmy w życiu tu nie przyszli, słuchajcie. Nieoczywisty szlak. Jak usłyszę to jeszcze raz, to już się nigdy nie wybiorę. Nie no, krzaki, po prostu podrapaliśmy się, no mam nadzieję, że warto tam iść. No chyba tędy musimy przejść, bo za tymi krzakami jest właśnie to, czego szukamy. Doszliśmy do miejsca naszego przeznaczenia. Już teraz Wam mogę powiedzieć, że jesteśmy w okolicach Didymy i cały ten rejon słynie właśnie z takich niewiarygodnych miejsc jak to. Niby wygląda normalnie, ale jak się rozejrzymy naokoło, to jest to ewidentnie zapadlisko. Tak samo i z drugiej strony jest coś takiego. Część naukowców tak twierdzi. Druga część naukowców twierdzi, że spadło na tą okolicę kilka meteorów i właśnie tak powstały te dziury. Dziwnie to wygląda, muszę powiedzieć, ale czy warto aż tutaj iść po tych krzakach na piechotę? Nie warto! Nie. Z tyłu za mną jest drugie osuwisko. No tak jak mówię, ja uważam, że nie warto się tutaj przedzierać przez te knieje i zabieramy Was teraz w miejsce, w które ja chciałam jechać. Oczywiście dalej w tej tematyce. No mam nadzieję, że tam będzie warto. Wiecie, kiedy bym tu przyszedł? Jakbym miał ze sobą namiot i bym mógł tu spędzić noc. Wtedy bym sobie obydwa te zapadliska, czy tam dziury po meteorach, czy po czymś, bym sobie poeksplorował. Ale cisza i spokój by na pewno była warta tego trudu, przełażenia przez te krzaki. A no, tak to... Na pewno w tej zapadlinie fajnie by było rozłożyć namiot.
No tak. Jakby się zapadła jeszcze bardziej? No to bym się obudził piętro niżej. Idziemy do wana. Z jednej strony cieszę się, że byliśmy w tym miejscu. Wiadomo, że czasem narzekamy, że w miejscach turystycznych jest dużo ludzi, a tu nie było nikogo. Co się z tym wiąże? Szlak jest nieutarty, trzeba się było trochę pomęczyć, nogi podrapane, ale cieszę się, że tam byłem. To jest krater. No, już go widać z daleka, a nie jakaś popierdółka w krzakach. Nie, Monika, no tamten też był ładny. To był zaniedbany, zarośnięty. Co się stało? Super. Herbata się wylała. Wstawiłeś czajnik z herbatą, o. Zieloną. I całe dywaniki mokre. Zdarza się. Mamy te dywany na zewnątrz i tyle. Trzeba suszyć. Pójdziemy zwiedzać, a dywanik się będzie suszył. Dawaj, Monika, drugi chodniczek. Ten też wezmę, położę. Matko, jaki ciężki. No bo wszystko w niego wsiąkło, z jednej strony to dobrze. To dobrze, że w niego wsiąkło, przynajmniej się nie rozlało. Jesteśmy na miejscu, czyli tu, gdzie ja chciałam przyjechać. Są tu również dwa kratery, tylko nie tak dzikie. Mogłam założyć sandały, bo już jest bardzo gorąco teraz. No i wchodzimy w dół, 20 metrów schodzimy z dół, bodajże, tak? Tak. No, 20 metrów w dół, także do dziury. Monia, no nie strasz. Straszysz ludzi. Wow, fajnie tu jest. Cudowne. Ja już oczywiście przywaliłam głową. Jak to przywaliłaś? No ten cud. Takie za duża jestem, albo głowę mam za dużą. Chyba tak. Wow, no i to jest krater, słuchajcie. Jest okrągły, jest wielka dziura po prostu, jakby coś spadło, meteor albo właśnie osunęła się ziemia. Pięknie to wygląda, te czerwone skały z tą zielenią. Podobno są tu dwa kościółki ukryte, więc idziemy teraz ich poszukać. Monika, jestem ciekaw, jak ten mały zrobił na nas takie wrażenie, to co będzie z tym dużym. No właśnie. Uważaj, bo śliskie kamienie. Niewiarygodne miejsce. Jak myślicie, waszym zdaniem jest to miejsce, gdzie spadł meteor, czy jednak jest to miejsce, gdzie obsunęła się ziemia? Ja sam nie wiem. Naukowcy też tego nie wiedzą. Masz ten kościółek? Jeszcze nie, ale przypomina mi to Monkey Fingers, taki kanion, którym szliśmy w Maroku, w wąwozie Dades. No, faktycznie. Prawda? Tak, tylko taki to są kolor, bardziej takie piaskowe te skały. Tak, te tak. No tam te skały były takie gładkie, te są wypukane trochę, ale kolor jest podobny. Ja nie wiem, jak się to w ogóle trzyma. Właśnie, wygląda, kurna, glina poprzeplatana kamieniami. I to jest w całe ściany takie. Szok. Coś widzę. Chyba dotarliśmy na miejsce. Czy to jest po prostu w skale? Ja myślałam, że to będzie jakiś zbudowany przy skale albo na skale. No niewiarygodne, ale jaki malutki, nie? No to jest w jaskini po prostu. Wow. Ojej. Jaki malusieńki. No, a zobacz na ten sufit. Wow. Z czego on jest? No to są te same skały, tylko jakieś takie są osmolone. A to jakby tu ogień był. Palony kiedyś. No, zwykła jaskinia po prostu. Mhm. Ściany są obielone, ale... Tu już jest całkiem ciemno.
Bardzo mi się zaczynają podobać te kościółki w Grecji. Szczególnie te malutkie, takie z, no nie wiem jak to powiedzieć, z taką duszą, nie? Tak, bo są też takie duże monastery, ale te maleńkie kościółki poukrywane po prostu w takich pięknych miejscach, te pustelnie. Super są. Miejsce to wydaje się bardzo fajne do zwiedzania, nawet w upalne dni, ponieważ w tych kościółkach można się super schłodzić. Także nawet jak jest gorąco, to się można tutaj na chwilkę skupić, posiedzieć i schłodzić. Jednak wygląda na to, że spadają te skały. No, lepiej, żeby żadna nie spadła teraz. Ja myślę, że tu się da przejść naokoło? No przynajmniej jest szlak. Aha, ale śmieszne. Więc raczej się da. Coś czuję, że będziesz mi to wypominała teraz całą Grecję. Oczywiście nie myślcie sobie, że Paweł mnie jakoś torturuje tymi szlakami. On zawsze coś takiego trudnego wybiera. Ja się zgadzam i on się później pyta co parę metrów. Jak chcesz, to się możemy wrócić, jak chcesz, to się możemy wrócić. Ale ja oczywiście, co będę po paru metrach się poddawała? Nie, idziemy dalej. No i tak... A potem wychodzi, jak wychodzi. Wychodzi, jak wychodzi, no. Oboje brniemy w to. Nie to, że jestem jakiś strachobździl, ale na przykład ten nawis tutaj z tym drzewem, to mnie przeraża. Nie, cudownie jest. Naprawdę. Jak w bajce. Jest jak w bajce. No ma to swój urok na pewno. O. Mówiłaś, że tu szlak jest, widzisz? Jest. Takie pamięci? Love will come, love will go. And when you're strong, you never ask why. Chodzimy chyba do drugiego kościółka. Już się coś tu wyłania. No ten jest totalnie w skale również. Raczej pod skałą. No tutaj już jest trochę strasznie. Jejku. No niesamowite to jest. Ten jest trochę większy, ale zobacz, tu są jakieś malowidły na ścianie jeszcze. Mhm. Aha. No to już trochę lat musi mieć. Ciekawe, z którego roku są. Jest to kościółek świętego Jerzego, a ten poprzedni, w którym byliśmy, to jest kościół Przemienienia Pańskiego. Nie wiemy, w którym roku powstały, ale na pewno bardzo dawno temu. A miejsce wywarło na nas olbrzymie wrażenie. Niewiarygodne wręcz. Kratery pochodzą z czasów prehistorycznych, bo znaleziono w nich narzędzia z kamienia. Czyli nasi przodkowie wiedzieli, gdzie się schronić, gdzie są dobre warunki. Jaskinie, może to wyglądało jak groty. Jaskinie. Ojejku, dobra, czas uderzyć na następny szlak. Do następnego krateru. Największego. Największego, no. No ten krater to wygląda jak amfiteatr i słuchajcie, mamy tu takie przedstawienie. Po prostu ptaki, owady, motyle. Te dźwięki, ten zapach tych po prostu kwitnących roślin. Niesamowite to jest. Natura jest piękna. To chyba nie ta uliczka. Taka sytuacja, że nie będziemy jechać. Tam wygląda ciasno, a z tej strony jeszcze bardziej ciasno. Chciałem gdzieś zaparkować, ale jak widzicie, na razie jest ciężko. Tutaj stanę, to chyba nikt się nie pogniewa, nie? W Grecji podobno się staje, gdzie się chce, tak? Czyli ja staję tu.
Przyjechaliśmy do miasteczka Didyma. Nie mieliśmy dziś czasu przez ten intensywny dzień nic gotować, więc chcieliśmy tu coś zjeść, ale na razie jeszcze wszystko jest pozamykane. Czekamy do 18. No, takie dziwne to miasteczko. Nie ma takich dużych, szerokich ulic. Jak widzieliście, jechaliśmy vanem przez te wąskie przesmyki między domami. Ale tak, takie bardzo malutkie. A domy nie mają w ogóle podwórek, nie? Tak, dokładnie. Ciężko się tu poruszać, bo gdzie się nie udamy, to mam wrażenie, że wchodzimy do czyjegoś domu. Ojejku, ale to pachnie. Cytryny kwitną. No, ale cudowny zapach. Zapach. Tak obeszliśmy całe miasteczko, wioskę, nie wiem jak to nazwać, bo jesteśmy z powrotem na rynku, gdzie zaparkowaliśmy naszego ciapka. Wybiła szósta, czas coś zjeść. Znaleźliśmy fajne miejsce, mam nadzieję, że jedzonko będzie też super. Mój pierwsza wjechała grecka sałatka. Boże, ta sałatka po prostu skradła moje serce. I sałatka grecka, jaką robimy w Polsce, mimo że jest bardzo podobna, to jednak smakuje zupełnie inaczej. Nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tego powietrza, temperatury, słońca, czy po prostu ten ser jest tak wyśmienity grecki, warzywa, ale to jest po prostu niebo w gębie. Oliwa. Co my tu mamy, Moni? Wow. No to są prawdziwe suflaki. Czasami podawane są właśnie jako w formie takich szaszłyków, ale właśnie często też są takie zawijane w pite z jakimiś frytkami, cacyki, sos w środku, warzywka, cebulka. No to nieźle. Dzisiaj się obżeramy. Dzisiaj na grubaskę. Super jedzonko, knajpę możemy jak najbardziej polecić. Słuchajcie, wszystko świeżutkie. Zapłaciliśmy 24 euro razem z piwem. Także... Za dwa suflaki, sałatkę grecką, pieczywo i dwa browarki. Półlitrowe. Tak, więc myślę, że to bardzo dobra cena. Tak. Jedziemy dalej szukać miejscówki, ale nie martwcie się, Paweł nie będzie prowadził po piwie, gdyż on prawie całe swoje piwo wylał. No więc tak wypił wyszło, tylko małą szklaneczkę. No ale cóż, no idziemy szukać miejsca na dzisiejszy nocleg. Już mniej więcej wiemy, gdzie będziemy spali, ale... Ale wy nie wiecie, także czekajcie. No jak zwykle skończył nam się asfalt, ale to dobry znak, że będzie ładna plaża. Nasza nowa miejscówka z ogrodem i z plażą Salanti. Plaża trochę oddalona, ale jest tutaj pięknie. I zachód słońca. Monika, nie ma co narzekać. Dobra, idziemy zobaczyć. Dzisiejszy dzień pełen wrażeń. Mam nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście. Plaża kamienista, jak słychać, ale jest bielutka, wygląda... Bielutka, tak. Wygląda pięknie. Sam raz na najbliższe dni, bo no, temperaturki zapowiadają się wysokie. Dokładnie, ma być 25 stopni. Tak, no jak widzicie, za nami stoi pusty hotel. To jest chyba największy pusty hotel, jaki widzieliśmy do tej pory. Związana jest z nim pewna historia, ale to dla ciekawskich, to zapraszamy na Google'a. My już o tym filmu nie będziemy robili. Słońce chyli się ku zachodowi, więc kończymy dzisiejszego vloga. Dzięki, że byliście z nami. Nas już obiadają komary, także szybko się żegnamy. Dajcie łapki w górę. Dajcie łapkę w górę albo łapki w górę, jakiś komentarz i widzimy się w środę. Trzymajcie się. Hej! Ciężko, nie? No kurwa, ciężko, to kurwa nie jest szlak. No Paweł coś wspomniał. Nie. Bo gdzie się nie jeszcze udamy? Jeszcze raz, Moni, przepraszam.